jakim wieku powinno rozpoczynać się po prostu związek z boksem amatorskim na początku? Jest to bardzo, bardzo indywidualny proces, dlatego że generalnie określone przepisy w polskim boksie zakładają granicę wieku, od której można rozpocząć uprawianie tej dyscypliny sportu. Natomiast codzienność czy praktyka pokazuje, że różne kraje mają różne metody i sposoby na to, aby ten program realizować. Mnie się osobiście, ponieważ spędziłem kilkanaście lat w Skandynawii, podoba program szwedzki, gdzie jest coś takiego jak softboxing, czyli taki delikatny boks dla dzieci z odpowiednią punktacją, czyli praktycznie taki na warunki polskie semikontakt. Poszczególne są bardzo precyzyjne podziały na kategorie wiekowe, wagowe. Na tego typu zawody przychodzą rodzice, czyli tworzy się coś takiego jak taka familijna atmosfera. Natomiast inne kraje, które powiedzmy bardziej sport traktowały zawsze jako wizytówkę dla pokazania swojej powiedzmy takiej dużej siły organizacyjnej w sporcie, myślę o tych krajach przede wszystkim byłego Związku Radzieckiego, gdzie organizacja sportu zupełnie inaczej przebiega, stworzono pewne instytuty. Pamiętam sytuację z Kuby, gdzie już od chłopcy 14-15-letni byli skoszarowani przez ileś lat. Jak mówię, różne systemy dopasowane przede wszystkim do mentalności ludzi, do kultury, do sposobu odbioru sportu. Jest to pytanie bardzo trudne, na które trudno precyzyjnie odpowiedzieć. Natomiast myślę, że rzeczą podstawową jest to, aby niezależnie od tego, w jakim wieku się tą dyscyplinę, szczególnie myślę tutaj o dzieciach, rozpoczyna uprawiać, aby stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju psychofizycznego, bez zagrożenia dla zdrowia, żeby to był klimat tworzący zainteresowanie zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców, żeby to był sport, który, no, do którego, w którym się dobrze ci młodzi ludzie czują. W jaki sposób i jak długo przygotowuje się pan do każdej walki? To jest też bardzo zindywidualizowany proces. Każdy zawodnik jest inny, myślę, że nie tylko pod względem technicznym, ale pod względem mentalnym. Z każdym zawodnikiem inaczej się rozmawia, prawda? Są zawodnicy, dla których, tak jak w przypadku z Tomkiem Adamkiem, znamy się tyle lat, więc moja rola to jest ta rola trenera doradcy, który wyłapuje pewne elementy. Oczywiście również i mamy zajęcia bardzo silne praktycznie, o dużej intensywności. Ale to jest pewne zabezpieczenie tego zawodnika przed, chodzi o kontynuację głównie bardzo takich precyzyjnych elementów technicznych. Natomiast są zawodnicy, dla których ten proces szkoleniowy przebiega zupełnie w innej płaszczyźnie, prawda? Dobiera się odpowiednich sparring partnerów po to, żeby przełamać pewne bariery psychiczne, żeby tworzyć pewien model zawodnika. Oczywiście zupełnie inaczej przebiega praca z zawodnikiem, który no nie ma jeszcze tak ukształtowanych nawyków technicznych jak Tomek Adamek, z zawodnikami początkującymi. Tam trzeba więcej cierpliwości, więcej konsekwencji w takim systematycznym działaniu. No i przede wszystkim to jest to proces, gdzie trener powinien poszukiwać najlepszych dróg dojścia do tego zawodnika w sensie jego kształtowania, jak mówię, całościowego. Czym różni się praca trenera boksu zawodowego od pracy trenera boksu amatorskiego? Różni się wieloma elementami. Na pewno jest to zupełnie inny proces treningowy. Na ogół z tego co pamiętam, to trenerzy amatorscy mają tych zawodników bardzo dużo. Oczywiście nie mówię o trenerze kadry, który powinien być takim organizatorem tego całego procesu, a nie może być poprzednim wykonawcą. Natomiast jak pamiętam czasy, kiedy prowadziłem jeszcze warszawską Legię, z tym, że miałem jeszcze do współpracy i do pomocy wspaniałych trenerów Sylwestra Kaczyńskiego i Wiesława Rutkowskiego. Taki model tworzymy teraz w boksie zawodowym. Jest Ireneusz Przywara, który rozpoczyna pracę już na stałe z nami. Jest cały aparat organizacyjny na czele z prezesem Michałem Kwiatkowskim. Więc myślę, że praca, różnice, no są duże, zasadnicze, dlatego że no, w boksie amatorskim, szczególnie na poziomie reprezentacji, związek jakby organizuje wiele rzeczy. Natomiast w boksie zawodowym trener wielokrotnie musi być tym organizatorem też dodatkowych działań pozaringowych. Natomiast jest, jeśli chodzi o odpowiedzialność zawodników, jest bardziej, powiedzmy, skrystalizowana.
W boksie zawodowym wiadomo, że zawodnicy dostają określoną garzę za to, a więc sami muszą uczestniczyć w tym procesie. Z tego co pamiętam, jeśli chodzi o amatorstwo, to raczej trener był tym troszeczkę poza nauczycielem też i ekonomem, tym pilnującym realizacji procesu treningowego. W boksie amatorskim inaczej, to w zawodowym inaczej to zupełnie przebiega. Jaka jest różnica pomiędzy podejściem do boksu amatorskiego Polskiego Związku Bokserskiego, a jego odpowiednika w Norwegii? No przede wszystkim boks amatorski w Norwegii jest sportem marginalnym. To nie jest, oczywiście ma określone tradycje, tak jak boks amatorski w Polsce. Natomiast w hierarchii, powiedzmy, wartości społecznych jest zupełnie inaczej ustawiony. Boks w Polsce to wielkie tradycje, to wielcy zawodnicy, to wspaniała, piękna historia. Norwedzy tych medali mieli znacznie mniej. Ja jestem cały czas jeszcze pod wrażeniem tego, jaki poziom zainteresowania społecznego miał boks amatorski w Polsce w latach jeszcze 70. Myślę, że uda nam się to odbudować, ale to jest, jak powiedziałem, proces nie na jeden cykl olimpijski. Jakiś czas temu miał Pan wiele problemów ze zdrowiem. Czy teraz jest już wszystko w porządku, czy nie ma tych problemów, które były wcześniej? Zdrowie, tak jak pogoda, się zmienia. Myślę, że akurat w tej chwili się dobrze i psychicznie, i fizycznie czuję. Prowadzę bardzo aktywny tryb życia. Poza, powiedzmy, czysto praktycznymi zajęciami mam jeszcze dużo zajęć organizacyjnych. Jestem jak, myślę, działalność w sporcie, kontakt z młodymi ludźmi, z problemami, które trzeba rozwiązywać, jest takim elementem motywacyjnym dla mnie. Ja nigdy nie lubiłem siedzieć w jednym miejscu. Lubię ruch, lubię to, co... Lubię być aktywnym, więc myślę, że to jest też jakaś przepustka na dłuższe życie. Mam nadzieję. Karierę trenerską rozpoczął Pan wiele lat temu. Czy dziś czuje się Pan spełniony jako trener byłego mistrza świata, miejmy nadzieję przyszłego mistrza świata, kilku naprawdę wspaniałych zawodników, obecnie tak samo wychowuje Pan, miejmy nadzieję, przyszłych mistrzów świata. Czy czuje się Pan spełniony jako trener? Na pewno tak, aczkolwiek zawsze chciałoby się, ja mówię, medale olimpijskie, medale z mistrzostw świata, amatorów, sukcesy w boksie zawodowym. Prowadziłem przez reprezentację Norwegii, która również z paru zawodników potrafiliśmy wykrzesać medale olimpijskie czy mistrzostw świata. Natomiast myślę o czymś innym. Zawsze każdy trener chce się spełniać i realizować w warunkach optymalnych, w warunkach dobrej organizacji, popularności, dyscypliny i tak dalej. I mam nadzieję, że takie warunki również będą. Przyznam, myślę, że sport w tej chwili zawodowy jest tym elementem w naszej dyscyplinie, który z punktu widzenia marketingowego, tworzenia nowej, takiej kreatywnego wizerunku dla naszej dyscypliny robi kapitalną robotę. Jeśli do tego dołączymy, powiedzmy, większe zainteresowanie, większą mobilność klubów amatorskich, myślę, że po paru latach powinniśmy wrócić do takiego, jak powiedziałem, zainteresowania społecznego boksem, jakie było 20-30 lat temu. Tomek Adamek będzie mistrzem świata? Myślę, że tak. Nie przewidujemy innej opcji. Jak powiedziałem, jest to zawodnik tak potrafiący analizować to, co robi. Jest tak zawodnikiem konsekwentnym w swojej działalności. Jestem optymistą. A walka Włodarczyk-Adamek, będzie taka możliwość? Uważa Pan, że jest to realne? Zawsze można tworzyć takie klimaty, bo to elektryzuje nie tylko środowisko sportowe, ale i zainteresowanie stacji telewizyjnych. Tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co? Natomiast w przypadku tej sytuacji, jaka jest obecnie, gdzie mamy trzy federacje, jak powiedziałbym, do garnięcia, IBF, Tomek Adamek, WBC, WBA, jest możliwość stworzenia takiego klimatu, że mamy naprawdę dwóch, trzech wspaniałych zawodników, którzy potrafią walczyć w wielu federacjach z określonym pozytywnym skutkiem, co dla środowiska bokserskiego jest bardzo ważne. Jeszcze raz niech Pan przypomni, kiedy najbliższa gala o Hikara Gmitruk Team i proszę zaprosić kibiców na galę. Zapraszamy wszystkich czy na galę boksu zawodowego Lublin, 3 października, godzina 20, hala Globus, o Hikara Gmitruk Team, główny organizator, bezpośrednia transmisja w kanale Plus, dużo emocji, zapraszamy wszystkich na te wielkie sportowe widowisko. Dziękuję bardzo za...